Przez ostatnie 8 dni pochylaliśmy się nad tajemnicą niezwykłego człowieka, jakim był święty Jan Bosko. Poznaliśmy go jako tego, który całe swoje życie poświęcił z miłości do Boga drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu i zagubionemu. Dziś, w ostatnim dniu naszego przygotowania do uroczystości świętego Jana Bosko, spójrzmy na świętego z turyńskich ulic, który znał dobrze ludzką biedę i potrzebę bycia kochanym. Wsłuchajmy się dziś w dialog, jaki rozpoczął dzieło salezjańskie na całym świecie. Rozmowę, dzięki której Bóg wskazał księdzu Bosko pole jego działania. Było to w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przygotowywałem się właśnie do mszy świętej, gdy nasz kościelny zaczął krzyczeć na jakiegoś chłopca i chciał go wyrzucić z zakrystii. Powstrzymałem go mówiąc: co też pan robi? Co on takiego zrobił, że zasłużył na bicie i wrzaski? Przychodzi do zakrystii, a nie umie służyć. A zresztą, co to księdza obchodzi? Obchodzi mnie to, bo to jest mój przyjaciel. Wtedy poprosiłem chłopca, by pozostał na mszy świętej. Po jej skończeniu postanowiłem go lepiej poznać i okazać mu trochę serdeczności. Spytałem: jak się nazywasz, mój przyjacielu? Bartłomiej Garelli. Skąd jesteś? Z Asti. Masz rodziców? Nie, nie żyją. Ile masz lat? 16. Byłeś już u pierwszej komunii świętej i u spowiedzi? Nie, tylko u spowiedzi i to gdy byłem mały. A potrafisz czytać i pisać? Nie, nie potrafię. A gwizdać umiesz? Chłopiec się uśmiechnął. Wtedy zrozumiałem, że to Pan Bóg przysłał go do mnie. Pokazał mi całą jego biedę i nędzę i zarazem dał możliwość, by ulżyć jego losowi. Jeszcze tej samej zimy chłopców przybywało, a ja nie miałem innego wyjścia, jak tylko zaufać opatrzności i polecać ich wszystkich naszej kochanej Matce Maryi. W naszym oratorium często doświadczaliśmy biedy i braków, jednak opatrzność troszczyła się, byśmy nie zginęli. Uczyłem chłopców, by tak jak święty Paweł powtarzali: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Przypominałem im także, że jeśli zaufają wspomożycielce, poznają, co to są cuda. Litościwy Bóg i Jego Najświętsza Matka przychodzą nam z pomocą w naszych potrzebach. Sprawdziło się to szczególnie, ilekroć byliśmy w potrzebie zaopatrzenia naszych biednych i opuszczonych chłopców, a jeszcze bardziej, gdy ci znajdowali się w niebezpieczeństwie duszy.